Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Somaciek, a to jest Abomination Tower. I teraz wam przeczytam, o czym ona jest. Gramy jako stworek bez głowy, odrzucony eksperyment szalonego naukowca. Bez głowy uwięziony jest w wieży z innymi niebezpiecznymi obrzydliwościami. Musimy uciec z wieży. Podczas gry możemy zdobywać głowy, które będą nam dawać różne moce i umiejętności. I tyle zdołałem przeczytać. Tyle było w opisie gry, jeśli chodzi o fabułę. Dobra, więc zaczniemy sobie gierkę. Ja sobie oczywiście gram na padzie. No i gra oczywiście wygląda tak. Gra jest zrobiona w Unity na silniku. Oczywiście ma silnik 2D, w sensie silnik stylem 2D robiona. Ale zasady Unity te same. Troszkę zagrałem sobie jeden level, żeby ogólnie tutaj. I to jest właśnie gra, jedna z gier Unity. Tutaj możecie zauważyć, że mamy takie oczy z tymi żyłkami jeszcze. 00, czyli o. I jeszcze co muszę wam powiedzieć. Gra za każdym razem, kiedy zginiemy, generuje nam inną mapę. Oczywiście te mapy nie są generowane losowo, w sensie na przykład jak Minecraft, czy inna gra tego typu z losowymi mapami, ale ogólnie po prostu losowana jest mapa. Jak się zginie, o, może tak. Troszeczkę sobie pograłem, no i muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Ją można ściągnąć, oczywiście będziecie mieć link w opisie. Ją można ściągnąć na albo ona jest zaakceptowana na Greenlight'cie, że można na nią zagłosować. Greenlight oczywiście na Skype, na Steamie, albo na IndieDB. IndieDB, coś takiego. Dobra, w każdym razie. Okej, no jak zauważyliście, jest. Oh fuck. Jak zauważyliście, jesteśmy stworkiem bez głowy oczywiście, więc po drodze tutaj oczywiście będziemy mogli sobie zbierać jakieś głowy, które będą nam dawać jakieś umiejętności. No z tego co zrozumiałem, tak powinno być. Więc okej, tutaj oczywiście możemy się trzymać ściany i możemy sobie skakać dalej, prawda? Dobra, tutaj muszę uważać, bo dosyć szybko strzelają. Mam nadzieję, że te odłamki mnie nie zabiją. Dobra. Strzelamy i lecimy. Okej. Teraz muszę uważać, ponieważ kurczę, no nie za bardzo. Shit. Dobra. Tam mamy oko, widzicie? Dobra, i tutaj mamy te kolce, więc musimy to. Oh, fuck. Kurczę, no właśnie, i za każdym razem mamy. Za każdym razem mamy inną mapę. Znaczy, map ogólnie jest chyba 10? Znaczy, to jest ogólnie. Ta gra nie jest to pełna wersja, to jest wersja alfa. Dlatego wiadomo, że będą tutaj na przykład jakieś. Mogą być nawet jakieś niedociągnięcia. Albo na przykład. Orzesz, kurde, widzicie tego gościa? Wow. No właśnie, to są te inne obrzydlistwa tutaj. Albo jakieś bugi czy coś. No, o kurde, tam mamy oczko, więc weźmiemy sobie to oczko, chociaż ma. I mam nadzieję, że to. Znaczy. Dobra. Kurde. Oh shit, kurde, no. Dobra, ale ogólnie, no. Mam nadzieję, że przejdę tę grę. Znaczy, przejdę, no. Boże, kurde, patrzcie na to. I kurczę. No, co ja mogę powiedzieć o tej grze? No, ogólnie mi się gierki 2D podobają. Gierki 2D, zauważyłem, że ostatnio gierki 2D się mnożą, w sensie, że niezależni twórcy robią gry 2D, mimo że mamy rok, no, 2014 i tak dalej, prawda? Ale to mi się podoba, ja bardzo lubię gierki 2D, bardzo lubię gierki zręcznościowe, przygodowe i w ogóle. I co mi się jeszcze bardziej podoba? To, że tutaj jest. Że jest po prostu nałożony po prostu wkład w grafikę. Mam nadzieję, że te wszystkie teksturki tutaj, postaci w ogóle są rysowane od zera. No, zresztą można się wszystkiego dowiedzieć, jak się można zapytać twórców. Dobra, no nie. Ale ogólnie, jeśli ktoś tworzy gierkę 2D w tych czasach, no to. No dobra, można stworzyć gierkę taką pikselowatą, ale ja na przykład jestem średnim odbiorcą, w sensie nie za bardzo. Średnio mi się podobają gierki 2D takie nowoczesne. 2D, pikselowate. Takie, z takimi full HD, że tak powiem, teksturkami, podobają mi się.
Dobra, ale to już... No nie, tu takie coś mieliśmy? A, fuck, dobra, więc będę wiedział teraz. Będę wiedział, jak tutaj przejść. Dobra, tutaj mamy, kurde, niebezpiecznie. Skaczemy i... Wow. Vagina. Oh my god, kurczę. Właśnie tu trzeba się skupić w tej grze, bo po prostu... A, fuck. Możecie zauważyć, że jak wskoczę, skoczę na ścianę, to on się po prostu tak trzyma jej i się powoli ześlizguje z niej. Więc musimy też właśnie pokazać, znaczy kursorem, czy tam na padzie, w którą stronę, musimy zaznaczyć, w którą stronę ma skakać. No właśnie, no ale okej, to sobie sam odkryłem właśnie i teraz mi się oczywiście lepiej steruje. Nie wiem, jak się steruje na klawiaturze, nie sprawdzałem i wolę nie sprawdzać, bo teraz, bo na padzie mi wszystko działa pięknie i oh my god, tylko oczywiście nie mogę ani jednego oczka zdobyć, no. Kurczę, tutaj musimy uważać na tego gościa, oczywiście, kurde, przestraszyłem się go. Dobra, spokojnie tutaj sobie skaczemy, kurde, tu będzie trudno, wiecie? O, fuck, okej, teraz tu, oh my god, kurde, ja bym tego nie przeszedł, no. Okej, ciekaw jestem, czy kiedy, oh my god, no, ciekaw jestem, kiedy zdobędę jakąś głowę, o, shit, okej. Ciekaw jestem, kiedy zdobędę jakąś głowę, o kurde, on tak powoli idzie. I to może być bardzo mylące. Dobra, no. Ciekaw jestem, kiedy właśnie zdobędę jakąś głowę, bo tutaj to oko, no to okej, mamy oko, ale to jednak... To oko nam chyba nie dało żadnej... żadnej kurcze tej... Jak to się nazywa? Mocy, prawda? Ale zobaczymy, może teraz mi się uda przejść. Widzę, że to jest jakaś najłatwiejsza plansza, jaką mogli wymyślić. No, mogę się mylić, może na górze coś jest. Oczywiście musimy, po prostu to jest wieża i musimy z niej uciec, prawda? Dobra, tutaj mamy drugie oko, ale ciekaw jestem, czy musimy to oko zbierać, bo szczerze mówiąc, nie chce mi się tak za bardzo, znaczy nie chce mi się. No po prostu, wow, a tutaj co ja mam zrobić? Chyba, że... Oh, fuck. Jak ja mam to zrobić? Chyba, że... Nie? Wow, nie. Okej, to było łatwe. Dobra, spadamy dalej, tutaj mamy jeszcze tak, tutaj mamy jakieś... Żadnego niebezpieczeństwa, a jednak mamy oczko, okej. Tutaj mamy vagina. Dobra, szybko. Wow, okej. Teraz tu jest, okej. Chyba mi się wydaje, że przejdziemy te, że... Wow. Nie. Okej, spokojnie. Możemy przejść tę grę, to nie... Oh my god! No nie, no kurde, taki głupi błąd. Ale... Już znacie koncepcję tej gry, prawda? Mam nadzieję, że wam się podoba. Mi się podoba, no kurczę, no taka indie game, darmowa jest oczywiście. Oh my god, zapomniałem, że tutaj jest ten, że tutaj są kolce. Chyba mamy tę samą mapę znowu, o, chociaż nie, kurde. Oh fuck! Jeśli lubicie takie gierki, no to warto, naprawdę warto przetestować, bo jest darmowa, możecie sobie ją przetestować na... no ściągnąć, zresztą będziecie mieć w opisie. Alfa co prawda, ale wiadomo, alfa to alfa, tak samo jak na przykład Forest też jest alfa, a nie a w większości społeczności się podoba. Dobra, tutaj będziemy mieć takie coś, tak? Okej. Dobra, czy to jest ta mapka, którą uważałem za najłatwiejszą? Chyba nie. Zaraz, co to jest za mapa? Ta i nie kojarzę, znaczy tutaj... No dobra, zobaczymy. Tutaj jest jakaś podpowiedź? O, fakt, okej. Dobra, tutaj się przejdziemy. I co? Wow, ale wysoko strzela. Dobra, teraz spadamy! Wow, okej. Dobra, lecimy dalej. O, wow, spokojnie. Aha, okej. Kurde, szkoda, że nie ma tutaj zapisu, więc niestety nie zdobędziemy tego. Znaczy, nie zdobędziemy. Mam nadzieję, że przejdę. Ale tak czy siak, zobaczymy. Dobra, to... O, fuck, nie, ja tego nie przejdę tu, fuck. Zapomniałem, że to... Holy shit, no dobra. Może przejdziemy, tak... Tak. Teraz, oh my god, no nie, no fucking shit, naprawdę. Naprawdę, czy to naprawdę ma być aż tak? Aż tak wkurzające, dobra, no nie, no rage game, prawda? Rage game'y chyba, rage gry, w sensie, że wywołują bardzo, bardzo dużo nerwów. Chyba też są jakieś popularne w tych czasach, nie wiem, no zauważyłem, że ostatnio są jakieś takie gierki.
Dobra, czy mi się uda tutaj przejść? Tam wam oczywiście filmik przyspieszyłem troszeczkę. Dobra, zobaczymy! Wow, okej, przeszedłem, ale zobaczymy, czy tutaj mi się uda. Kolce są, dobra. Ale co będzie teraz, kurczę, bo nie wiem. Dobra. O fuck, to będzie trudne, wiecie? To będzie trudne, oh my, no wiedziałem, no. Kurczę, ale tak czy siak, no chciałem wam tylko pokazać tę grę. Mi się strasznie podoba, jeśli wam się podobało, też możecie ściągnąć, możecie od razu dać łapkę w górę. Subskrybujcie. I na razie. Kurde, no ja pierdzielę, już myślałem. This gun, oż ty kurde, cwaniaku jeden. Shotgun. Boom, nie ma. Boom, oh my god. Jeszcze raz, dual pistols. Dual pistols, flamethrower, shotgun. Tak. Shotgun. No, teraz tutaj rewolwer. No, zarąbista broń, jak się strzela seriami. Seriami w rewolwerze, okej. Teraz pierdzielaj mi stąd, bierzemy to, co to jest dual pistols. Niestety. Tutaj co mamy? Shotgun, kurde, nie chcę shotguna. Dobra, ty pierdzielaj mi stąd. Rewolwer. Do.